Wyobraźcie sobie XVIII-wieczny cmentarz w środku puszczy w totalnym mroku, którego mieszkańcy chodzili po tych ziemiach przeszło ponad 300 lat temu. Dzisiaj leżą w starych, często zawalonych i zapomnianych grobach. Jesteś w środku, kompletnie sam, pośród duchów przodków i dawnych mieszkańców zapomnianej wsi. Słyszysz głosy dochodzące zewsząd. Czujesz mroczny zapach dawnych lat. Co jeśli to nie wiatr woła? Co jeśli to nie mgła unosi się na powierzchni? Czy to starzy mieszkańcy zapomnianej wsi budzą się po zmroku do życia? Opowieść dotyczy opuszczonego cmentarza ewangelickiego w środku Puszczy Kampinoskiej, niedaleko rzekomo nawiedzonej wsi Bromierzyk. Od XVIII wieku na północnych skrajach Puszczy Kampinoskiej zamieszkiwał lud zwany Olendrami. Przez 200 lat zasiedlali nadwiślane tereny jako specjaliści od mokrej roboty. Lud ten bowiem do perfekcji opanował sztukę ujarzmiania wody, która w dawnych czasach mocno dawała się we znaki na wiślanych terenach zalewowych. Dziś po olenderskich osadnikach pozostały stare cmentarze i wierzbowe aleje. Odnaleźliśmy ten cmentarz, co nie było łatwe. Przebrnęliśmy przez wysokie trawy i mroczny las w jego poszukiwaniu. Błądziliśmy w środku nocy przez bardzo długi czas. W końcu się udało. Czy straszą tam duchy dawnych przodków? Przekonajmy się. Tak. Ostrość. W miarę okej. Bromierzyk. Po raz kolejny. Tym razem jesteśmy tylko we dwóch z Radkiem w poszukiwaniu cmentarza. Chcemy zostawić tam fotopułapkę na jakiś czas i zobaczyć, czy coś na tym cmentarzu się dzieje. Planowaliśmy to zrobić za dnia, ale jak zwykle coś nam się trochę przedłużyło. Jesteśmy tu już po zmroku. Stety, albo niestety, bo słychać zwierzęta, rykowisko prawdopodobnie. Droga pożarowa numer 20, środek lasu. Szukamy cmentarza, mamy dokładną lokalizację. Ale jak to zawsze bywa z tymi dokładnymi lokalizacjami, zobaczymy jak to będzie. Jest już dosyć zimno wieczorami. Prawda, Radku? Tak. Wieczorami bywa zimno. Październik. Mamy nadzieję, że nic nas nie zaatakuje. I że znajdziemy cmentarz. Radosławie, jak sytuacja? Jesteśmy praktycznie na równi z informacjami. Aha. Na GPS-ie. Że gdzieś w prawo, tak? Więc niedługo powinniśmy iść trochę w las. Ale dostaliśmy jeszcze informację, że tutaj jest informacja. Jest znak. Jest znak, że gdzieś cmentarz. Powinien znajdować się cmentarz. Wiemy o tym od jednego z widzów. Za informację dziękujemy. Więc a tego znaku jeszcze nie było. Nie było. No ale mamy jeszcze jakieś na moje oko. Nie wiem. 5 minut. Z 5 minut. Rzeczywiście osiedziemy długo, nie? No.
dosyć długo. A nie wygląda, jakby można było swobodnie skręcić w prawo. W las. Poczekamy jeszcze chwilę, bo jeszcze się teoretycznie nie wyrównaliśmy z tym znaczkiem. No i później będzie trzeba się udać do lasu. To nie jest jakoś tak od tej drogi duża odległość, więc może i dobrze, że do tego lasu nie będziemy musieli się udawać daleko, głęboko. Jak to wygląda? No tam. Jak to tam? No tam. Tak. Nagle tam? No tam jest ten las. No. Taka wydeptana ścieżka. Właśnie. Zbliżamy się. No tak jakby to wejść tam jakiś tam. No tak jakby to było tam. Patrz. No to chodźmy. Najlepsze jest to, że właśnie stamtąd dochodzą te ryki. I idziemy prosto w paszczę lwa. Coś mi się tu kurczę nie zgadza. GPS pokazuje nam, że to gdzieś powinno być tu. No? Że to gdzieś powinno być tu. Teraz pokazuje tam, to jest prawda. Tak? Tak. Tyle, że żadnej tabliczki nie widzieliśmy. Jest tutaj między tymi drzewami. Zdaje się, że znaleźliśmy cmentarz. Zobaczymy, czy jakieś nagrobki się tutaj ostały. Aha, było ciężko. No, było ciężko. Po wielkich trudach, ale zdaje się, że jesteśmy na miejscu. Zobaczymy. Idziemy w głąb. Wygląda to dosyć nieprzyjaźnie. Co? Nagrobków na razie nie widać. Ale coś tam pisało, że
Zostało się tylko kilka na górze. Aha. Więc trzeba uważać pasy pod nogi. Czyżby ktoś tu w paintball grał? Czy to coś innego, jakieś oznaczenia? No. Czekam. Tam nic. Tam nic. Tu są jakieś kamienie. A nie, czy to nagrobkowe. To jakby jakiś bunkier. Albo czymkolwiek to jest. Chodź. Wrócimy. No dobra, jesteśmy przy cmentarzu, co prawda za dużo nagrobków się tu nie ostało. No ale też jesteśmy w nocy, za bardzo tego nie zweryfikowaliśmy. Nie możemy przynajmniej tego zweryfikować. Więc na ziemi leżą pozostałości, więc zostawiamy kamerę, fotopułapkę po prostu w miejscu, gdzie wydaje nam się, że były nagrobki, sądząc po pozostałościach. I sądząc po ziemi, która jest taka... obruszała. Tak, dokładnie. Zostawiamy, uciekamy, zobaczymy, co się nagra. Do zobaczenia za tydzień.
Drogi YouTubie, tutaj ekipa Mystery Hunters ponownie. Jesteśmy... Tym razem za dnia. Za dnia. A dlaczego za dnia, zaraz wytłumaczymy. Jesteśmy po tygodniu w Bromierzyku. Za dnia, ponieważ w nocy ciężko było nam znaleźć cmentarz, więc kamerę zostawiliśmy tam, gdzie wydawało nam się, że był cmentarz. Ale zaraz postaramy się za dnia jeszcze poszukać tych nagrobków. Być może uda nam się je znaleźć. Najpierw jednak sprawdzimy, czy jest kamera. Idziemy. Las za dnia całkowicie inaczej wygląda, brzmi. No ale to nie ma się czemu dziwić. Jest. Jest. Kamera. Eureka. Udało się kolejny raz. Nasza kamera z nami została. Jak widać. Witamy Cię, nasza kochana. Ile jeszcze razy się będziemy witać, to się okaże, ale poszukamy jeszcze tych nagrobków. Być może za dnia będzie łatwiej je znaleźć. No i zobaczymy. Przemyślimy to jeszcze, jeżeli uda się je znaleźć w ogóle. Tymczasem wszystko jest, wszystko się zgadza. Nic, przeszliśmy ten teren cały dookoła. Nagrobków jak nie było, tak nie ma. Zdjęcia wskazują na coś innego, ale być może są to jakieś stare zdjęcia. I tych nagrobków już po prostu nie ma. Ktoś je zniszczył albo zdewastował. Ciężko stwierdzić. No. Szukaliśmy. Czekajcie. Co mówisz? No mówię, że tutaj jest taki kamień. A to jest tak jakby coś tu było. Aha. No to jest stara wieś, więc tutaj ona mogła się ciągnąć daleko. No ale no nie widać samych nagrobków. A nie sądzę, że też by były aż tak oddalone od samej tabliczki. Więc na razie jedyne, na co się natknęliśmy, to zwierzyna. I nic więcej. Chodź. Znalazłem. Dobrze ukryte. Dobra, żeby za bardzo teraz tutaj po tym nie chodzić. Ostrożnie. Nieźle schowane, co? No. Ale bardzo dobrze, że tak schowane. Dobrze, znaleźliśmy ostatni bastion tego cmentarza.
cokolwiek tu jest napisane, ktokolwiek tu spoczywa. Ciekawe, jak dawno ktoś tutaj zostawił to. Zniszczaj i tak dalej. Ale zobacz, samochód jest tam, więc my dojeżdżając tutaj ominęliśmy już z definicji to miejsce, które jest swoją drogą bardzo, bardzo klimatyczne. Bardzo fajnie zakryte. Bardzo fajnie zakryte. Fajnie, że to tak tutaj narosło to wszystko wokół tego cmentarza, mini cmentarza, tworząc taką ochronę tych nagrobków. Trudną do znalezienia. Obeszliśmy cały teren i dopiero wracając zauważyliśmy jeden nagrobek ukryty. No to teraz decyzję trzeba podjąć. Myślę, że tutaj jest... Myślisz, że tak? No dobra. No to zrobimy tak, moi drodzy, że ten materiał trochę się przyciągnie. Wy oczywiście tego nie zauważycie, bo my to oczywiście puścimy, kiedy już wszystko zrobimy, ale zostawimy tutaj jeszcze w takim razie kamerę na jeden tydzień. W tym miejscu tutaj, w tej pięknej otoczce. Być może ktoś będzie chciał wyjść stąd i pokazać się. Zobaczymy. W takim razie widzimy się jeszcze za tydzień.
Dokładnie, przechodź obojętnie, przyjrzyj się temu.